Siemanko, dzisiaj taki szybki filmik. Na darmową wodę, praktycznie na darmową wodę na działce jakiejś budowlanej, czy jakiejś działce takiej turystycznej. Do tego sobie wykorzystam jakieś rury, co mam. Jakieś mi tam pozostawały z czegoś. Mauser 1000 litrów. Mam takiego Mausera. Tysiaczka. I zaraz wam pokażę, jak to będziemy robić. My wykorzystamy do tego Mausera, dach z blaszaka i te rury. Ja sobie zacznę szykować, co mi potrzeba, i zaraz będę do was wracał. Tą rurę zrobię jako przetnę ją na pół, bo nie mam jakiejś tam typowej, nie jest jakaś ona za duża, więc to jest setka chyba, nawet chyba nie. Ale nie chciałem specjalnie kupować, bo to tak naprawdę nie musi być jakoś profesjonalnie, tylko żeby ta woda sobie spływała, 80 chyba, 90. Żeby ta woda po prostu sobie spływała do tego Mausera i no zobaczymy w ogóle jaki to będzie efekt, bo no przywozić tą wodę co chwilę, teraz tym bardziej, że mam chudziaka do podlewania. Jutro ma deszcz padać, więc jutro zobaczymy, może i nawet dzisiaj. Zobaczymy, czy to coś ten. Ja zabieram się właśnie za obcinanie tego i zaraz wam pokazuję. Ja postaram sobie tą rurę jakoś równo obciąć na pół i do niej będzie właśnie spływała woda. Będą jakieś jakoś połączone w ten sposób ze spadem. Tu muszę walnąć jakoś wkręty w tą stronę i do deski, którą zamocuję. Kurde, dzisiaj tak wieje normalnie, że zobaczę, czy mi się to w ogóle uda zrobić. Dobra, szykuję sobie jakąś deskę, tam będę wkręcał w dach blaszaka, ale to wam pokażę zaraz. To wymyśliłem, że sobie dam to deskę w tą stronę i do tego później przykręcę tą rynnę. Myślę, że to będzie trzymało, ale nie jestem przekonany. Trochę tu ciasno mamy. Na razie dam ze dwa wkręty na próbę. Gdzieś
kurde, no tak wiecie. Tam gdzieś tu muszę dać deska. Też nie mam jakichś tam wkrętów do blachy, zwykłe do drzewa. W ten sposób damy tu dechę. Bita też nie wziąłem, dobrze, że jakiś tam mam zestaw bitów. Nie zawsze wszystko się weźmie, jak się chce. Ale fajnie, będzie to trzymało dobrze. Ten też, ale już nie będę go zmieniał. Dobra, ja sobie tak kręcę, później dam drugą deskę i później wam dalej pokażę z mocowaniem rynny. Mam żadnej innej piły, mam tylko takie coś, dlatego a nie chciałem takiej lochy tam dawać, żeby to nie obciążało za bardzo tej końcówki dachu, więc sobie wyciąłem coś takiego, idę to przykręcić. Dobra, już ją mam,
to z tej perspektywy tu widzicie. I w ten sposób sobie to wkręcę. Dobra, wiem, że tu. No i coś takiego będzie. Trochę zawsze zleci, no jak będzie wylało, to myślę, że będzie się przypełniało. No to jakąś blokadę damy, ale chodzi o to, że żeby zawsze coś tam się wlało, to też nie jest jakaś duża powierzchnia dachu, żeby to, to musiała być jakaś mega rura. Jakaś 130. 133 metry akurat na ten dach by prawie była, to kosztuje 3 dychy. Jakieś tam kolana, no zawsze coś tam wychodzi. Spadzik musimy zrobić. To jest w miarę równo, bo podłoże też równe, no więc kurczę, no tak wieje, że to jeszcze podkręcimy do góry trochę, żeby zabierać tego miejsca.
Że to już niedługo.
Słuchajcie, wymyśliłem sobie to tak, że tu sobie wsadziłem w ten sposób rurę, tak jak mówiłem, to jest tylko taka prowizorka, żeby nam woda po prostu wpływała do zbiornika. Tu sobie wkręcę wkręta, woda nam się nie cofnie, bo jest spad, więc w tym miejscu gdzieś sobie dam wkręta i robimy teścik, zobaczymy, czy ta woda będzie wpływała zaraz. Co jest? Jakiś wkręt jest. Nie chcę go złapać. A dociskać też nie jest, żebym za bardzo nie wygiął tego tej rynienki. Dobra, ja sobie to wkręcę i dopiero mam trochę zabawy. Dobra, jakoś sobie tutaj złapałem to. Ale mogłem trochę dalej, ale... I w ten sposób tu sobie woda będzie płynęła, mam nadzieję, do zbiornika. Wezmę go jeszcze, przesunę, włożę tą rurę. I robimy próbę, teścik. Dobra, jakoś sobie to ustawiłem. Równie dobrze możecie dać jakąś beczkę, nawet pod samą jakąś wiatę, altankę, coś, żeby to wpadywało. Ja mam akurat takiego Mausera i do niego sobie wlewam wodę. Teraz robimy jakiś teścik. Idę po wodę, wlejemy z tamtej strony i zobaczymy, jaki będzie efekt. Tu wam jeszcze pokażę, żeby woda nam fajnie leciała. Bo miałem ten zawór z kranem, ale ta woda wolno leciała, a tu taka rura 110 z kanalizy mi została. Wkładam, podstawiam jakoś wiadro, puszczam na maksa, woda moment, pełne wiadro. Także to też polecam, nie dam jakieś zaworki zwykłe. To jest super rozwiązanie, bo woda leci szybciutko, nigdzie tam się nie wylewa, bo ona sobie tu wchodzi w ten sposób pod wiadro i tyle. Ale tu mam jakąś wodę. Stara woda jakaś, leżała tu długo. On tu będzie teraz się cofać, bo wiatr wieje, ale o, jak możecie zobaczyć, jak ona sobie tam ładnie leci. Tu wlejemy i idę szybko tam zobaczyć. No już słychać, że elegancko woda leci. Wlejmy sobie tu, o. I deszczóweczka nam będzie sobie elegancko tu leciała. Gdyby nie ten wiatr jeszcze, to by było zajebiście. Jeszcze teścik z dachu, czy ta woda sobie leci. No, a będzie więcej paliwo, to będzie wpadała. No niestety taką rurę miałem tylko. Ale coś tam zawsze parę literków wpadnie. No i dobra. To na tyle, taki szybki odcinek. Nie wiem, czy szybki, zobaczymy, jak wyjdzie. Dajcie słupka, łapkę, jak mi się podobało. Jak nie, to napiszcie czemu. Od razu mówię, że to nie jest robione profesjonalnie coś, tylko podbudowę, żeby była woda na działce. I tyle. Na razie, cześć.